A ja chciałem Państwa zaprosić na spotkanie ze znaną krakowską aktorką, a właściwie teraz torontońską aktorką, bo przeprowadziła się tutaj na stałe, panią Marią Nowotarską. 29 listopada ubiegłego roku odbyła się w Old Mill premiera monodramu Helena, pióra Kazimierza Brauna. Jest to rzecz o Helenie Modrzejewskiej. Spektakl reżyserował pan Jerzy Kopczewski, muzyka także pana Kopczewskiego i Jerzego Kowalskiego, kostiumy Beaty Marzyńskiej-Grok. Spektakl spotkał się z ogromnym powodzeniem u torontońskiej publiczności i stąd były jego powtórzenia również w styczniu niedawno. Właśnie na kolejnym przedstawieniu nakręciliśmy fragment spektaklu oraz spotkaliśmy się z panią Nowotarską. Serdecznie zapraszam. Londyn. Zawsze źle się tam czułam. Ta ich pycha. To przekonanie, że wyświadczają ci wielki zaszczyt, zaszczycając cię swoimi zaszczytami, łaskawością. Książę Bali. Lady Monckton. Premier Gladstone. Napuszczona arystokracja. Jeszcze gorsza niż chłopowscy. Byłam dla nich kontes Chłopowski i to upoważniało mnie do zasiadania z nimi przy stole. A ponieważ byłam kontes Chłopowski, wybaczano mi, że byłam też Modrzewska. Jak nazywałam cię naprawdę? Nie Modrzewska przecież. To Makulow wymyślił. Modrzejewska? Nisko na amerykański afisz. I tak powstał dziwoluk, jakby mimowoli. Kiedyś były kłopoty z moim nazwiskiem w Boston, potem w San Francisco. Śmiesznie. Na początku nazywałam się Nissel. Nissel po matce z jej panińskiego nazwiska. Wołano też za mną opidówna góralka. Bo tak przypuszczalnie mógł się nazywać mój ojciec. Albo Będówna, Będa. Bo tak nazywała się matka, gdy mnie rodziła i tak nazywali się moi bracia aktorzy. Ale zarówno złośliwi, jak i pochlebcy szeptali o mnie nieraz Sanguszkówna księżniczka. I tak też wołały za mną dziewczyny na podwórku. Tak czy owak, gdy się rodziłam, matka męża nie miała, tylko gaków. Wołano więc za mną po prostu Bęka. A potem nie mogłam się nazywać Cimajerowa z mojego gacha, bo to był gach, a nie mąż. Więc gach przezwał się Modrzejewski i dał mi swoje nazwisko, niby żona, niby że jestem mężatką. Nazwisko na afisz w Bochni. I tak już zostało. Ale jako prawdziwa mężatka byłam tylko chłopowska. Twoje zdrowie, Karolu. Dość to wszystko pokomplikowane? Nie koniec na tym. Bo mój mąż, chłopowski mąż, z kolei w Ameryce zaczął się nazywać dla uproszczenia pewnie Bozenta, od swojego herbu rodowego Bozenta. A dla reklamy nazwał się Fabio, Kont Bozenta. Więc ja niejako automatycznie byłam Kontes Bozenta. Ale na afiszu Modrzewska. Jack, 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 Joe, Jeszczers. Modrzewska z Gently Jeszczers. Modrzewska z Gently... Pfu, jakbym kamienie gryzła. Bez wódki nie da rady. Łagodne gesty Modrzejewskie. No tak, zupełnie inaczej. Muszę jeszcze łyk, bo to nie wszystko. Serca jestem Polką. Z metylki poddaną austriacką, z męża poddaną pruską, z warszawskiego adresu poddaną ruską, z obywatelstwa przybranego poddaną, no nie, amerykanką.
się w tym wszystkim nie pogubić? Jak pozostać Polką, jeśli nie krew, nazwisko, obywatelstwo o tym decyduje? Język. Tak. Język. Na początku jest żywiołem. Jest tak naturalny jak oddech, a potem okazuje się umiejętnością, przedmiotem, towarem nawet. Przez całe życie zalewały mnie fale obcej mowy, niemiecki, rosyjski, angielski. I może ta nieustanna walka z obcymi językami sprawiła, że mowa polska była dla mnie przystanią, ochłodą. Dlaczego wybrała Pani właśnie rzecz o Modrzejewskiej na swój jubileusz 35-lecia pracy aktorskiej? To nie ja wybierałam, po pierwsze, tylko ten tekst został mi ofiarowany przez znakomitego polskiego reżysera, pisarza Kazimierza Brauna, którego losy też rzuciły na kontynent amerykański, jest profesorem w Buffalo. Jak dostałam ten tekst, to po prostu zachwyciłam się nim i dopiero wtedy zrodziła się myśl jubileuszu. Czy grywała Pani przedtem melodramy? Nie, nie, jestem debiutantką. W monodramie grałam spektakle kameralne, dwuosobowe z Romaną Pruchnicką. To była Maria i Magdalena, Listy dwóch młodych mężatek, ale monodram dopiero teraz urodził się na kanadyjskiej ziemi w mojej... Czy to jest jakaś różnica zagrać monodram, a właśnie nie dialogową sztukę? O tak, odczuwam to szczególnie. Wielki wysiłek. Wielki wysiłek zarówno twórczy, jak i nerwowy. To jednak jest szmat drogi tekstu, emocji, świadomości zawodowej. Z partnerem się gra dużo lżej. Może ktoś zapytać, po co w takim razie w monodramie reżyser? Reżyser w monodramie jest niezwykle cenny. Ja miałam szczęście, że rzeczywiście dobry reżyser to robił, Jurek Kowczewski. Mianowicie wypełnienie całej drogi aktora poprzez te 2 godziny nie może być tylko opowiadaniem. Musi być kawałkiem życia, musi być stworzeniem pewnych interesujących sytuacji i musi być jednak praca pod kontrolą kogoś, kto to dobrze słyszy i dobrze tę drogę koryguje, często wyznacza. Także jestem szczęśliwa, że miałam reżysera i że pracowało nam się dobrze. Czy w tej sztuce jest także coś o Pani? Ja myślę, że na pewno jest dużo stycznych. O mnie to może za dużo powiedziane, ale jednak tak. Chociażby umiłowanie Krakowa. Zacznę od tego. Ta miłość do Krakowa wielka i ten pragnienie powrotu wtedy, kiedy się już powraca, że tak powiem, z innego świata właśnie do Krakowa, to jest też we mnie. Poza tym Helena Modrzejewska grała na tej samej scenie, na której ja grałam, czyli to się we mnie niezwykle odzywa. Wydaje mi się, że trud emigracji, tęsknota za Polską, a jednocześnie walka o kulturę polskiego języka, o docenienie kultury polskiego słowa, nie tylko słowa, ale naszej w ogóle kultury jest we mnie silna, a ona też o to walczyła. Jest dużo stycznych. Czy jest jakaś szansa na to, żeby i polscy widzowie w Polsce, w Krakowie zobaczyli ten spektakl? No, marzeniem moim było, a szansa się zrodziła, mianowicie na jubileuszu tutaj w Old Mill, który miałam przed miesiącem, otrzymałam telegram od dyrektora Husakowskiego, dyrektora Teatru Słowackiego, w którym to teatrze pracowałam nieprzerwanie przez 33 lata i zaprosił mnie na gościnne występy do teatru. Też na jubileusz, po to stulecie teatru.